Dziękuję bardzo. Uroczych rzeczy się o sobie dowiedziałam. O, cześć, wiedziałam, prawdę mówiąc. Ja jestem, powiem wam szczerze, trochę zaskoczona, że mnie tutaj zaproszono, bo Kuba zwykle nie zaprasza do swojego programu kobiet, które mają własne zdanie. Przeżyłeś, Kuba, starcie z Dorotą Wellman. Zobaczymy, jak przeżyjesz to. Kuba z reguły zaprasza do swojego programu ludzi głupszych od siebie, dlatego witamy serdecznie Dawida Podsiadło i Piotra Kędzierskiego. Dawid, Dawid. Dawid jest tak wrażliwy, że jak poszedł ostatnio na siłownię, wycisnął na klatę 120 łez. Kuba zrobi wszystko dla pieniędzy. Kuba, być może masz na swoim koncie więcej zer niż jest tutaj na scenie. Nie! Nie! Nie. Ale za jaką cenę? Kuba powiedział kiedyś: pojęcie wstydu jest dla mnie z innej galaktyki. Tak, z galaktyki imienia Piotra Kędzierskiego. Kędzior zgubił ostatnio telefon ze swoją sekstaśmą. Oficjalnie najmniej pożądany telefon na Pradze. No, bądźmy szczerzy, nikogo by to nie skompromitowało, bo ktokolwiek uprawia seks z kędziorem, absolutnie nie ma wstydu. Ostatnie 10 lat było bardzo, bardzo ciężkie dla polskiej komedii, nie tylko zresztą w kinie. Przede wszystkim powstał stand-up. Witamy serdecznie wspomniane już Zera. Witamy serdecznie Abelarda. Widziałam ostatnio twój nowy, nowy program stand-upowy Proteus Vulgaris. Naprawdę myślisz, że jak nazwiesz coś po łacinie, to będzie ambitniejsze? No hello. Być może powinieneś też swoją córkę nazwać po łacinie. A wracając do... Abelard dał swojej córce na imię Mia. Mia to się Czarek z waginą. Kuba zwrócił się kiedyś do mnie z taką propozycją. Otóż spotkał się ze mną w bardzo, pamiętasz? Nie. W bardzo, bardzo modnej restauracji wówczas, to było ładnych parę lat temu, i zaproponował mi, żebyśmy zrobili taki performance, żebyśmy puścili w świat informację, że mamy romans, żebyśmy zrobili tam parę ustawek. Ja się oczywiście nie zgodziłam. No, prawdę mówiąc, nie chciało mi się tłumaczyć moim chłopakowi, mamie i wszystkim, że Kuba jest gejem. A to jest, wiecie, to jest naprawdę ciekawe, że nikt nigdy jeszcze nie złapał Kuby z penisem w ustach. No, może poza Kamelem ze swoim. Wojewódzki jest taki troszkę jak Piotruś Pan, nie? Jak tak na niego popatrzymy. Pod wpływem magicznego proszku lata po mieście. I robi zdjęcia małym chłopcom, prawda, Dawid? Kuba, twój program, a ja coś o tym wiem, jest jak kredyt we frankach. Trwa 20 lat za długo. Jest przewartościowany i rząd musi interweniować, żeby się skończył. To prawda. Kuba stwierdził ostatnio, i to mu się udało akurat, cytat: zrobieniem telewizji jest jak zrobieniem kupy. Człowiek tyle się namęczy, że potem nie chce tego oglądać. I to jest, widzicie, mega ciekawe, bo program Kuby jest jak seks z kuzynką. Robią to głównie ludzie ze wsi. Prawda, Kępa? Dziękuję bardzo.